Jeziorany Podcast 29. Wita Was Rafał Niewiadomski i Andrzej Cymorek. Witamy. I Andrzej Cymorek. To nie będzie chyba wesoły podcast. Potrzebowaliśmy z Niedrasem w sumie tygodnia, żeby się troszeczkę ogarnąć po tym, co się stało w ubiegłą niedzielę. No głównie ja przyznam, że głównie ja odwlekałem temat, bo Rafał chciał nagrywać już wcześniej, ale tak, nie chciało mi się gadać. Ja mam tak, że potrzebuję czasami się wygadać, bo wtedy jest mi troszeczkę lżej. Ja odwrotnie. Natomiast, no to dobra, jedziemy. No, pora się troszeczkę wyżalić, zrzucić to, co nam leży na sercu. Ale leży tego trochę, bo ja się przyznam bez bicia, że Kobe to był taki mój Michael Jordan, mój własny, prywatny Michael Jordan. Bo pewnie, może nie wszyscy, bo myślę, że nasi słuchacze to jest dosyć zróżnicowani, jednak są wiekowo. Natomiast ja jako dzieciak urodzony w 1984 roku, to trafiłem akurat idealnie z tą karierą Kobe'ego, bo w momencie, kiedy tak naprawdę zacząłem kibicować Lakersom w połowie lat 90., to rok później, 2 lata później pojawił się Kobas, pojawił się Shaq w Lakersach, zaczęło się wielkie granie. I tak naprawdę cała ta kariera Kobe'ego, śledziłem ją na bieżąco. Z Jordanem miałem ten problem, że Jordanowi oczywiście też kibicowałem, natomiast trafiłem na końcówkę kariery Jordana, czyli ten drugi tripit. Tak naprawdę świadomie dopiero śledziłem. No i to też były inne czasy, nie było internetu tak mocno rozpowszechnionego. No nie było, po prostu nie było. Były gazety, były jakieś tam miesięczniki, tygodniki. W Polsce była telegazeta i tak się czerpało wiadomości. Natomiast jeżeli chodzi o karierę Kobe'ego, to tak naprawdę od drugiego mistrzostwa to już wszystko było przez internet. Mecze można było sobie ściągać na torrentach. I no były czasy, jak ten sezon, powiedzmy 2006-2007 czy 2007-2008, gdzie chyba na 82 spotkania sezonu regularnego widziałem na żywo chyba z 75, jak nie lepiej, przesypiając co ważniejsze. No i dobra, Jędras, powiedz mi, jak to u Ciebie wyglądało? Kim był dla Ciebie Kobe, tak pokrótce powiedz mi? No ja tak się strzeliłem podobnie jak Ty wiekowo. No ja akurat tam jestem 2 lata. 2 lata młodszy, rocznik Czarnobyla, więc ja jak zaczynałem interesować się basketem, to był akurat na topie Jordan, więc to był taki, więc moim Jordanem był Jordan, tym pierwszym, natomiast no, było to wiadomo dosyć krótko, no bo to tam kilka lat, to tam nie wiem, od 90 powiedzmy pierwszego roku do tamtego 97, 8. A kiedy Kobe się pojawił, a nie, przepraszam, jeszcze przed Kobe miałem swojego drugiego Jordana, którym był Penny Hardaway. To był taki mój drugi zawodnik. No i potem był Kobe, no i ten Kobe był 20 lat, więc, może tak jak mówię, może on nie był tym moim pierwszym takim idolem koszykarskim, no ale 20 lat to jest kupa czasu i obojętnie, czy ten ktoś, nie wiem, czy tego kogoś znasz osobiście, czy tylko przez ekran telewizora, no to jak ktoś taki jest elementem twojego życia przez 20 lat, no to człowiek się w jakiś sposób, no nie chcę powiedzieć przywiązuje, ale przyzwyczaja i kurczę, no taka sytuacja to jest jednak trochę szok. No to nagle z dnia na dzień był chłop i chłopa nie ma, więc no nie jest to wcale taka łatwa sytuacja mimo wszystko, no bo jest w jakiś sposób emocjonalny już stosunek do tego człowieka przez tyle lat. No i cóż dodać. Tym bardziej, że nie ma co oszukiwać. Te 20 lat, kiedy Kobas grał, to tak naprawdę w nocy wstawało się głównie dla Kobasa. No tak. A tak jak mówisz, no, w latach 90. to wtedy jeszcze inne możliwości były. A tutaj faktycznie bodaj w 2008 roku już pojawił się League Pass, więc można było praktycznie wszystkie mecze oglądać w internecie w dobrej jakości. Ja praktycznie od pierwszego dnia sobie tego League Passa wykupywałem, więc praktycznie połowę, no może nie połowę kariery, ale kawał kariery Bryanta oglądałem go mecz w mecz praktycznie. Ja pamiętam, że odkąd pojawił się Yao Ming w lidze NBA, to zrobił się tak duży boom w Chinach na generalnie na NBA, że wszystkie mecze można było oglądać na chińskich streamach i one były tak dostępne jak wow, nie trzeba było się za bardzo nawet trudzić, żeby znaleźć stream na żywo z meczami Lakersów. Jędras, powiedz mi, kiedy sobie tak przypominasz, kiedy po raz pierwszy zetknąłeś się z Kobe, że sobie pomyślałeś, że wow, z tego gościa może być grajek? Znaczy powiem tak, mogę to pytanie podzielić na dwa, bo mogę powiedzieć, kiedy pierwszy raz się z nim zetknąłem w ogóle, bo to pamiętam, to było jeszcze zanim on zjawił się w NBA, to był 96 rok i gdzieś pojawiał się już w prasie, w gazetach,
jakieś takie wzmianki, że jest taki dzieciak, który może zostać wybrany w drafcie wysoko. Pamiętam bardzo dobrze jeszcze wtedy Magic Basketball miał też jakiś o nim jakąś wzmiankę, duże zdjęcie, gdzie ten hype może nie był taki jak w tych czasach teraz, wiadomo, w dobie internetu, ale już jakaś ciekawość się tworzyła Kobiego. Natomiast takich przebłysków było trochę. Czy ten pierwszy, czy jestem w stanie sobie przypomnieć ten pierwszy raz? Wydaje mi się, że taki pierwszy mecz Kobiego, który widziałem, to był chyba, który pamiętam, bo może było coś wcześniej, ale pamiętam właśnie z tego jego debiutanckiego sezonu w telewizji polskiej na kanale drugim Hey Hey to NBA pokazywano mecz Seattle z Lakersami. Bardzo fajny mecz, gdzieś go jeszcze mam nagranego na kasecie VHS, która pewnie już nie jest w stanie w ogóle nic odtworzyć, ale leży gdzieś w szafie. I pamiętam, że tam właśnie też Włodzimierz Szaranowicz się bardzo, bardzo ekscytował tym 18-letnim dzieciakiem. No a Kobe, jak to Kobe w tym wieku pokazał kilka naprawdę fajnych zagrań, po których człowiek myślał, że wow, że to no, ten dzieciak w takim wieku, no, to jeszcze było wtedy, rzadkość była, że nastolatkowie trafiali do NBA. Natomiast oczywiście też pokazał kilka zagrań, w której pokazał swoją gorącą głowę i widać było, że ten dzieciak jeszcze ma kupę czasu potrzebuje, żeby dojrzeć. No Del Hallis już był totalnie siwy, więc osiwieć już bardziej nie mógł. Natomiast no na pewno paroma zagraniami Kobe o ból głowy go przyprawił. Ale pamiętam ten mecz i wtedy już widać było, że no, coś w tym dzieciaku siedzi. Ja powiem ci szczerze, że tak naprawdę ten debiutancki jego sezon, pomimo tego, że śledziłem chyba wszystkie mecze na dwójce, które tam leciały w piątki czy we wtorki, już nawet nie pamiętam, kiedy one tam sobie leciały, natomiast miałem wszystkie NBA Action nagrane i faktycznie Kobas pojawiał się gdzieś tam w top 10 czasami przy okazji jakiegoś wsadu. Natomiast problem był z dostępnością bardzo duży i pamiętam, że tak naprawdę po raz pierwszy usłyszałem, a bardziej przeczytałem o nich, jak opisywany był mecz debiutantów. Przed tym ten piątkowy mecz debiutantów podczas All-Star Weekend i tam pamiętam, że Zachód delikatnie przegrał, no delikatnie może nie przegrał ze Wschodem, natomiast Allen Iverson został obwieszczony MVP tego meczu. Natomiast pamiętam, że mówiło się o tym, że gdyby nie to, że Zachód przegrał ten mecz, to pewnie MVP tego meczu zostałby Kobe Bryant, który rzucił chyba 31 punktów tak, w tym meczu. To był wtedy rekord meczu debiutantów. Tak. I to był taki pierwszy moment, kiedy o Kobe mu słyszałem. Dzień później Kobe wygrał konkurs sadów. No, to był jeden ze słabszych konkursów sadów chyba lat 90. Natomiast no, wygrał, przełożył piłkę pod nogą, zrobił niezły dunk. Jednak to bardziej chyba konkurencja nie wygrała tego, niż Kobe to wygrał. Natomiast no, po tylu latach już nikt tego nie pamięta. Pamięta się tylko zwycięzców. Więc tak z debiutanckiego sezonu to w sumie pamiętam tylko tyle. Coś tam było o Kobasie, jak nie trafiał tych rzutów z Utah Jazz chyba. Tak, chciałem też o tym meczu parę słów powiedzieć, ale nie wiem, dokończ najpierw, tylko zgłaszam tutaj. I tak naprawdę drugi sezon Kobas był też cały czas rezerwowy, bo chyba dopiero w trzecim sezonie zaczął grywać w pierwszej piątce, kiedy już zrobiono takie małe roszady w składzie i tak dalej. I pamiętam, że chyba w tym trzecim sezonie, to był ten skrócony sezon 99, kiedy Kobe już to przepakował i tak dalej. Już chyba kiedyś wspominałem ten mecz na podcastu. To był mecz w Orlando, który przegrywali do przerwy 20. Tak. On rzucił wtedy 38 punktów, zagrał po prostu fenomenalnie. I to jest pierwszy moment, kiedy tak naprawdę uświadomiłem sobie, że wow, z tego dzieciaka może być kawał grajka, bo naprawdę sam wziął na barki cały zespół, punktował, wjeżdżał, rzucał z odchylenia jak Jordan i no wtedy pamiętam, że opadła mi szczena i tak sobie pomyślałem, że to może być kiedyś kawał grajka. No. Tam. A dawaj, teraz chciałeś wspomnieć o tych herbolach. Dokładnie. Znaczy, jeśli chodzi o Orlando, tylko z Orlando, to tam trafił, rzucił 33 w samej drugiej połowie bodajże. To było też to, że niesamowite. Pamiętam ten mecz, też oglądałem go na żywo, chyba na żywo, bo to był wtedy czasy, kiedy pamiętam na DSF-ie niemieckim puszczano mecze niby na żywo, ale tam z parogodzinnym poślizgiem. I ten sam wtedy też to oglądałem. W każdym razie wracając do tego, co chciałem powiedzieć, bo to jest też już mecz, który obrósł legendą, zwłaszcza jedna z ulubionych chwil hejterów Kobiego, czyli ten debiutancki sezon i mecz z Utah, kiedy Lakersi przegrywali 3-1 w serii do 4 zwycięstw w drugiej rundzie i w piątym meczu w Utah toczył się zacięty bój.
nawet z dogrywką, natomiast Kobe w samej końcówce tej dogrywce miał 4 airbole. No faktycznie były te airbole, natomiast ja też chciałbym tutaj obalić pewne mity, bo też ludziom się wydaje, że kurczę, o powiedziałem kurczę jako pierwszy. Pierwszy raz chyba w historii naszego podcastu. Że Kobe egoista, że Kobe zabrał innym grę i po prostu mecz przegrał, natomiast ja polecam, jak ktoś ma możliwość ten mecz obejrzeć, bo tam w rzeczywistości to w zasadzie Kobe był jedyną osobą, która nie bała się wziąć wtedy odpowiedzialności w swoje ręce, ponieważ cały zespół był totalnie spękany. Rozsypany. Tak, Shaq w ogóle spadł za 6 fauli. Eddie Jones miał 4 na 14 z gry, Elden Campbell z tego co patrzyłem 1 na 13 w całym meczu. I w sumie jedyną osobą, która tam mogła cokolwiek jeszcze zrobić, był Nick Van Exel, która się nie bała. Więc tak naprawdę no, tutaj był też to jest druga strona medalu, że Kobe nie bał się w takim momencie, w takim wieku wziąć tej piłki w ręce i wziąć na siebie to ryzyko i tą odpowiedzialność. No fakt, że zderzył się ze ścianą, ale mimo wszystko no, nie było to takie jednoznaczne, jak mogłoby się wydawać. Pokazał wtedy jaja, które potem pokazywał przez całą karierę. Nie raz i nie dwa. No. Dokładnie. I myślę, że to też było cenne doświadczenie, które potem pozwoliło mu zostać tym, kim został. No to dobra, Jędras, teraz powiedz mi tak, bo ostatnio miesiąc przed śmiercią Kobe wypowiadał się na temat tego, że troszeczkę czuł się pokrzywdzony, w sensie takim, że owszem, został wybrany przez jeziorowców, szybko grało te najwyższe cele, natomiast przez to, że Lakersi dysponowali tak szerokim składem wówczas, mieli Shaqa, trenerem był Del Harris, który chyba nie bardzo chciał mu zaufać. Czy zgodzisz się z tym, że kariera Kobiego mogłaby się totalnie inaczej pogodzić, potoczyć, gdyby od pierwszego sezonu zaczął grywać duże minuty i ta rola jego w zespole byłaby tak duża, na przykład jak Alena Iversona w Philly? Tak, na pewno. Natomiast no, każdy kij ma dwa końce i tutaj jest tak samo. Wiadomo, że kariera Kobiego potoczyła się dość nietypowo, bo on bardzo szybko trafił do bardzo silnego zespołu. Natomiast no, z jednej strony mogłoby to wyglądać troszkę inaczej indywidualnie, ale z drugiej strony, czy miałby teraz 5 pierścionków, gdyby trafił do jakiegoś przeciętnego zespołu z nieudolnym menadżerem, który nie potrafiłby go obudować jak należy? No, no, no właśnie, no, widzimy jak to się kończy w przypadku takich gości, na przykład Anthony Davis w Pelikanach, czy właśnie wspomniany przez ciebie Iverson. Więc myślę, że Kobe nie ma co narzekać, no bo ja myślę inaczej. On trafił do tej drużyny z Shaqiem za wcześnie, bo on był wtedy za młody, żeby docenić to co ma. Nie zdążył się tak naprawdę wyszaleć i troszkę jako zawodnik ukształtować. Myślę, że gdyby oni z Shaqiem obaj trafili na siebie, będąc trochę bardziej dojrzałymi koszykarzami, to mogliby grać ze sobą dłużej i wygrać więcej pierścionków. Zresztą oni sami nieraz wspominali w tych rozmowach, że kurczę, Kobe, Shaq mówił, że och, oni mogą grać z 5-10 tytułów. No nie pamiętam dokładnie ile, ale po prostu, że trochę żałują, że wtedy tak się pożarli i niestety ich burzliwy związek się rozpadł. No szkoda, bo ja jestem bardzo ciekaw, ile ta drużyna byłaby w stanie jeszcze wygrywać w tym duecie. Natomiast no, mimo wszystko nawet te kilka lat, te 3 tytuły to było i tak coś wyjątkowego w skali historycznej. Ja tak sobie myślę z perspektywy czasu, że jedyne tak naprawdę, czego żałuję przez te 20 lat, czego mi tak masakrycznie zabrakło, to właśnie tego, że oni się nie dogadali, bo to był taki duet, który po prostu rozwalał system i Shaq pokazał to, że będąc odpowiednio obudowanym, nawet 2 lata później potrafili zdobyć mistrzostwo w Miami, potrafili ograć to Detroit Pistons. I mam tu troszeczkę żal, raz, że do samej dwójki, bo to tak naprawdę cały ten konflikt był przez nich zbudowany. Dwa, że może troszeczkę do Phila Jacksona, bo też, może to tak. On powinien w pewnym momencie szybciej zareagować i powiedzieć, słuchajcie, wziąć za ryja jednego i drugiego, może wziąć ich na rozmowę w trójkę, nie wiem, przedyskutować sobie kilka rzeczy. Bo myślę, że Phil Jackson będąc... Mając takie doświadczenie, będąc w Chicago, mając Jordana, Pippena, tak wiele zdobywszy, to myślę, że on miał autorytet zarówno u Kobasa, jak i u Shaqa. I to on był tym gościem, który mógłby ten konflikt zdusić w zarodku i pogodzić obydwu panów, że wiesz, wcześniej dać im do zrozumienia, pokazać im, co oni mogą stracić, bo oni to zrozumieli dopiero teraz tak naprawdę, kiedy patrzą na to wszystko przez pryzmat czasu.
Więc to jest druga osoba, do której miałbym żal. Natomiast trzecia osoba, do której miałbym żal, to jednak to jest chyba chyba management zespołu, bo tak naprawdę zespół nie rozsypał się w 2004 roku, kiedy doszedł Karl Malone czy Gary Payton. Tylko ja mam wrażenie, że zespół się rozsypał rok wcześniej, wtedy kiedy tak naprawdę zespół nic nie zrobił w wakacje, w off-season. Nie dodał tak naprawdę zbyt wiele po tym tripicie. I tak naprawdę takie zmęczenie materiału nastąpiło. Odpadło kilku doświadczonych grajków, nie zastąpiono ich nikim szczególnym. No i tak wyszło jak wyszło, nie było po prostu siły ognia. Robert Horry, pamiętam, że wtedy miał fatalny sezon i tak jak się go Lakersi pozbywali w tym 2003 roku, to on miał taką sytuację w półfinale z San Antonio Spurs, nie trafił trójki na zwycięstwo i przełamanie serii 3-2 chyba, tak. Jakoś tak to było. I tak naprawdę San Antonio później sobie świętowało drugi tytuł, a Lakersi tak naprawdę zabrakło im po prostu siły ognia. Za bardzo byli skupieni na tym duecie, a za mało. I mi się wydaje, że to był moment taki kluczowy, kiedy zespół nie zrobił żadnej zmiany, a chyba powinien. No i niestety wyszło jak wyszło. Tak, tak. Dokładnie tak jak mówisz było. Bo to jest, mówmy się, konflikt konfliktami, ale jednak Kobe z Shaqiem niby nie lubili się od dawna, a jednak wytrzymali ze sobą tych ładnych kilka lat. Tak naprawdę dopóki wygrywali, to gdzieś tam to napięcie między nimi schodziło na dalszy plan. Dopiero kiedy zespół nie był wystarczająco mocny, żeby wygrywać, to tak naprawdę te wszystkie frustracje wybuchły ze zdwojoną siłą. Tak jak mówisz, wtedy to były lata, kiedy faktycznie, to były pierwsze lata w ogóle Micza Kupczaka jako generalnego menadżera, on jeszcze się trochę w sumie uczył roboty. I tam no, dużo było błędów w tych czasach, dużo i to nie tylko jeśli chodzi o brak wzmocnienia, ale też bardzo słabe wybory w drafcie. To jeszcze nie były czasy, kiedy Jesse Bass, obecnie opiekujący się scoutingiem, miał jakikolwiek wpływ na decyzję, więc wtedy jeszcze Lakersi nie byli mocni w draftowaniu tych z tymi dalszymi numerami. No i mieliśmy takie kwiatki jak Brian Cook w pierwszej rundzie draftu. Czy tam, nie wiem, Wujacić był no Walton akurat z drugiej rundy był ok, ale to były sytuacje, kiedy tam Lakersi mieli na przykład Karim Rush, to też było nieporozumienie, a to były sezony, w których Lakersi, na przykład skauci Lakersów polecali takich graczy jak Leandro Barbosa albo Tyshawn Prince, to były nazwiska, które się przewijały gdzieś tam w tych przeddraftowych sprawdzianach, treningach, a ostatecznie i tak Kupczak wybierał zawodnika, który akurat wydawało mu się, że gdzieś tam się obsunął w drafcie, bo miał być z wyższym numerem jak Cook czy Rush i myślał, że robi, że to jest okazja, a tak naprawdę okazało się, że no trochę marnował te wybory w drafcie. No i efekt tego taki, że po prostu zespół był za słaby, miał niesamowity duet cały czas, ale nie miał wystarczającego wsparcia, żeby kontynuować wygrywanie tytułów. A szkoda, bo to był taki moment, bo pamiętamy, że Kobe chciał być numerem jeden w Lakersach, tak? To była taka walka, rywalizacja o prymat. A Shaq akurat był w takim momencie kariery, że on powoli zaczynał się już starzeć. To już widzieliśmy w Miami, że on już nie był zawodnikiem, tak, wokół którego wszystko się kręciło. Więc tutaj naprawdę w Lakersach to mogło wszystko naturalnie przejść z rąk Shaqa na Kobiego, bez konieczności poświęcania czegokolwiek. Po prostu Shaq zaczynał się starzeć, odchodziłby lekko w cień, a Kobe akurat wchodziłby w swój prime i przejąłby rolę lidera i świetnie by to pięknie, płynnie przeszło z jednego na drugiego i mogliby jeszcze wygrywać, czy nawet niekoniecznie wygrywać, ale być gdzieś tam w czołówce przez ładnych kilka lat. No a wyszło jak wyszło, wszyscy pamiętamy, chociaż nie ma tego złego, bo skończyliśmy z czasami Kobiego z Gasolem, które też fantastycznie wspominam, więc jakaś taka dokładnie osoba. Ja powiem ci szczerze, że nie wiem, jak jest u ciebie, który moment kariery Kobiego wspominasz najlepiej. Natomiast ja pamiętam, jak Kobe po sezonie 2004-2005, kiedy nie awansowali do playoffów, kiedy to był taki pierwszy sezon. Wiesz, wtedy jeszcze może mało osób to pamięta, ale pamiętam, że po tym transferze Shaqa to naprawdę nadzieje w Los Angeles były takie, że no ten zespół będzie coś znaczył. To było trochę tak jak Chicago było w 1994 roku, kiedy faktycznie stracili Jordana, ale kilku grajków doszło, poprawiła się troszeczkę
rotacja. I tak mówiono o tym, że Lakersi do playoffów powinni spokojnie awansować i powiem więcej, tam powinni nawet tą pierwszą rundę, może nawet przejdą na tym silnym zachodzie. I taki, pamiętam, był plan przed sezonem. Natomiast ten sezon wtedy okazał się katastrofą. Kobe tam się dodatkowo kontuzjował w końcówce sezonu. Przyszło co do czego, to Karen Butler ciągnął w końcówce sezonu ten zespół. Natomiast plus tego był taki, że Lakersi mogli sobie tankować. Zatankowali po Andrew Bynama. I pamiętam, że taka fala krytyki, jaka spadła na Kobasa w tamtym sezonie, bo raz, że ciągnęła się za nim cały czas ta sprawa o ten domniemany gwałt, dwa, że był uznawany za tego, który spowodował konflikt z Szakiem, tak naprawdę uważano, że wówczas wtedy jeszcze dużo głosów było takich, że jeziorowcy źle postąpili, stawiając na Kobasa, że trzeba było jego wysłać na Pluton. Później doszły właśnie te wypowiedzi Kobasa, że jest troszeczkę niezadowolony z sytuacji w klubie i tak dalej, i tak dalej. Ja pamiętam, że ta sytuacja, że Kobe w tamtym momencie naprawdę miał mocno pod górkę. Był naprawdę mocno nacenzurowanym. Poziom, skala hejterstwa w stosunku do niego to było chyba, nigdy w życiu chyba ani LeBron James, ani Dwayne Wade, ani czołowi koszykarzy ligi, nawet dzisiaj James Harden chyba nie ma tylu hejterów, nie ma tak tak mocno się źle nie mówiło wtedy, mówiło się wtedy właśnie o Kobim, jak dzisiaj chyba nawet nie można tego porównać. Ja pamiętam, że nawet jak firma Nike zdecydowała się z nim podpisać kontrakt, to niestety tak te kwestie tego oskarżenia o gwałt to były tak mocne, że Nike nie zdecydowało się na to, żeby Kobiego promować w Stanach, że tam postawiono na LeBrona Jamesa. Natomiast Kobe miał być taką lokomotywą w Azji, gdzie trzeba było atakować rynek, gdzie pojawił się Yao Ming, gdzie Nike potrzebowało ambasadora i postawiło na Kobiego. I to jest też taka ciekawostka, że dzisiaj na przykład Kobe w Azji ma status naprawdę Boga. Takiego statusu nigdy chyba nie osiągnął w Stanach. Może teraz po tym wszystkim, co się stało, jak jest postrzegane, może się to zmieniło. Natomiast pamiętam, że wtedy, w 2006 roku, no to jednak w Stanach Kobe miał bardzo ciężką prasę i to go tak w sumie zmotywowało do tego, żeby masakrycznie przepracować wakacje i to, co pokazał nam w sezonie 2005-2006 i 2006-2007, jeśli chodzi o indywidualne występy, no to chyba jedne z topowych indywidualnych występów w historii ligi. Też tak to odbierasz? Tak, dla mnie właśnie zwłaszcza ten sezon 2006-2007 jest chyba najbardziej, albo jeden z najbardziej niedocenianych sezonów Bryanta, bo o nim się bardzo mało mówi. Zwykle, jak wspomina się czasy Kobiego, kiedy nie walczył o tytuł, to mówi się o tym sezonie, w którym rzucił 81 punktów, w którym rzucał średnio 35 punktów na mecz. W tym sezonie wcześniejszym, kiedy Lakersi właśnie po powrocie Phila Jacksona, tam wygrali 45 meczów, weszli do playoffów, odpadli po 7 meczach z Phoenix. Natomiast ten kolejny sezon był, kto wie, czy nie bardziej imponujący. Tylko tu trzeba troszkę się przyjrzeć, jak to się tam wszystko potoczyło, ponieważ na pierwszy rzut oka, no widać, że Kobe miał znowu fajne statystyki, ale troszkę gorsze, zespół był troszkę gorszy, więc tak nie ma o czym gadać. Otóż nie, wtedy pamiętam, że Lakersi dokonali paru tam drobnych zmian, troszkę sobie skład poszerzyli, mieli lepszą ławkę, coś powoli zaczynał znaczyć Andrew Bynum i coś tam zaczynało bardziej klikać w trójkątach w ataku. I Lakersi zaczęli sezon bardzo dobrze. Pamiętam, że na półmetku mieli 26 wygranych przy 15 porażkach, szli pewnie na plus 50 wygranych i grali naprawdę dobrze. I Kobe oczywiście był liderem, ale nie grał tak bardzo indywidualnie jak rok wcześniej. Oddawał mniej rzutów, tam w średnio miał w tym czasie poniżej 30 punktów. Był bardzo efektywny, skuteczny i prowadził Lakersów tam gdzieś do wysokich pozycji na zachodzie. Natomiast później, mniej więcej właśnie w okresie półmetku sezonu, zaczęły Lakersom przydarzać się kontuzje i z tych kontuzji zrobiła się prawdziwa plaga. Zespół się kompletnie posypał zdrowotnie. Nawet takim języczkiem uwagi był wypad Radmanowicza na jakieś wakacje. Na narty! On surfował gdzieś sobie chyba z zebra. Nie, to narty, narty, narty były. To były narty, tak. On wypadł do Colorado na weekend sobie. No rewelacja po prostu. I
coś tam sobie potem Odom z Barkiem zrobił. Kłami był ciągle kontuzjowany. Generalnie drużyna się posypała i generalnie Kobe musiał znowu włączyć ten swój god mode z poprzedniego sezonu i po prostu ciągnąć drużynę sam. Tam miał potem serię chyba 4 czy 5 meczów, który rzucał powyżej 50 punktów. Czyli no dociągnął drużynę za uszy do playoffów. Wprawdzie Lakersi już no, nie odzyskali tej formy i dostali dość wysoko z Phoenix w pierwszej rundzie. Ale to był niesamowity sezon, bo Bryant z jednej strony grał w nim przez pół sezonu bardziej zespołowo, bardziej troszkę zdając sobie sprawę, że zespół jest no, już silniejszy i nie musi robić tyle sam. Drużyna działała bardzo dobrze, a potem kiedy trzeba było, to z dnia na dzień włączył znowu sobie ten motorek napędowy i zaczął rzucać po 40 punktów w meczach. I to było niesamowite, że on takie dwa oblicza potrafił pokazać w ciągu jednego sezonu. Niestety o tym się mało mówi, bo trzeba się przyjrzeć okolicznościom i nie pamiętać, jasne, zniszczyły kontuzję tak naprawdę. I potem ta nieszczęsna sytuacja, kiedy Kobe zażądał transferu, kiedy wydawało się, kiedy ja już wtedy naprawdę zwątpiłem, myślałem, że ten zespół się posypie. No ale wiemy, jak się potoczyło dalej, nie posypał się. Ja myślę, że to był sezon, w którym który pokazał, że Kobe przy odpowiednim wsparciu może spokojnie zespół doprowadzić do mistrzostwa. Tylko problemem było to odpowiednie wsparcie, bo partnerzy, których miał wokół siebie, to był jakiś dramat. Pamiętam, że tam był jeszcze Smush Parker, był Kwame Brown, który nie łapał prostych piłek. To po prostu dzisiaj jak się patrzy na tych gości, to oni w każdym innym zespole mieliby problem z tym, żeby załapać się do rotacji 12-osobowej. A w Jeziorach niestety musieli grać. I tak w sumie chyba kluczowy w kontekście tych kolejnych mistrzostw, to nawet nie było chyba przyjście Pau Gasola, tylko wydaje mi się, że przyjście Dereka Fischera, który tak naprawdę był takim brakującym ogniwem, spoiwem i dodał tej ekipie naprawdę z miejsca niesamowitego kopa. On doszedł w 2007 roku i pamiętam, że odkąd się pojawił Fischer, to już przestaliśmy przegrywać z Phoenix Suns. Phoenix Suns nagle przestali być problemem. Oczywiście tam swoje robił też Andrew Bynum i tak dalej. Natomiast powracając jeszcze do Kobiego, to ten sezon 2005-2006 i ten następny, to co wspomniałeś, te 4 mecze, kiedy rzucał 50 punktów. Tam było chyba spotkanie, w którym rzucił nawet 65 punktów bodajże z Portland Trail Blazers, po nie wiem czy z dogrywką, czy bez dogrywki. Natomiast on takie rzuty trafiał z takich pozycji, fadeaway z narożnika, wypadając tak naprawdę za linię końcową. Wow, no i to było niesamowite, oglądając jego pracę nóg, bo to naprawdę nie wzięło się znikąd. To były godziny treningów i to jakie on dodawał z każdym sezonem, z każdym tygodniem, z każdym miesiącem, jak dodawał kolejne zagrania do swojego repertuaru, no to myślę, że dzisiaj chyba nie mamy zawodnika, który tak technicznie potrafi grać na nogach. Naprawdę nie przychodzi mi nikt do głowy, bo nawet LeBron James, który jest świetny, to jednak to nie jest ta finezja, ta technika, która była u Kobasa. Kobas potrafił z każdego miejsca ukuć. To było nie do opisania było. To po prostu ci, którzy tego nie widzieli, którzy wychowali się na tych Lakersach, tych późniejszych powiedzmy, no to naprawdę odsyłam do tych spotkań z 2006 roku, 2007, 2005. Można sobie wziąć kilka takich lepszych spotkań, gdzie Kobas rzucał 50-60 i tam widać po prostu cały repertuar, od trójek, po wjazdy, po punktowanie na dwóch obrońcach, trzech obrońcach, wbijanie się w dwóch obrońców na piku. W ogóle te pick and roll grane z Pau Gasolem to była też niesamowita poezja. No, tak jak oni się rozumieli, to już w sumie było później, tak? Ale no, to wszystko pokazywało niesamowite boiskowe IQ Kobasa, którego no nieprędko zobaczymy chyba u innego zawodnika. No. Bryant był bardzo niedocenianym zawodnikiem, jeśli chodzi o ogólnie umiejętności takiego playmakera, umiejętności o passing, zwłaszcza współpracę z wysokimi zawodnikami. On i z Szakiem, mimo tych konfliktów, i potem właśnie z Gasolem, tak jak wspomniałeś, zwłaszcza na pick and rollach, naprawdę był fenomenalny, miał fenomenalne wyczucie. U niego zawsze problemem była bardziej mentalność, on miał zawsze mentalność strzelca. Czasami ta gorąca głowa, to zawsze grał na 100% z tą
maksymalną agresywnością, zaangażowaniem. I to też troszkę może sprawiało, że nie zawsze ten jego decision making, ta jego decyzyjność była właściwa. Czasami, wiadomo, trochę się zapominał, złapał ten swój trans, kiedy rzucał i jeszcze raz rzucał, może mało trzech obrońców. I to przez to też troszkę ludzie nie widzieli tego jego talentu. To jest taki kontrast z LeBronem, który zawsze potrafił znaleźć ten balans między zdobywaniem punktów a rozgrywaniem. Kobe tego nie zawsze potrafił, nie zawsze to potrafił zrobić, ale kiedy już to robił, kiedy już trafiał się ten mecz, gdzie on idealnie potrafił wyważyć tą grę między zdobywaniem punktów a kreowaniem partnerów, to były to moje ulubione mecze w jego wykonaniu. Po prostu fenomenalnie się to oglądało, jak on kreował sobie pozycję do rzutu i znajdował partnerów. A kiedy ten jego passing otwierał mu boisko, otwierał mu miejsce, to po prostu wykorzystał to bezlitośnie i zdobywał punkty sam. No także tyle. No i ten duet z Gasolem to chyba mój ulubiony duet zawodników w historii, bo po prostu obaj byli tak fenomenalnie wyszkoleni technicznie. Powiem szczerze, To zagranie z finałów chyba z Orlando, nie wiem czy w trzecim meczu to było, czy w czwartym, kiedy Gasol stawia mu zasłonę i chłopaki wzrokiem pokazują sobie, gdzie mają postawić zasłonę, czy z tej strony, czy z tej strony, i z tego później idzie akcja 2+1 dla Gasola. I oni to później świetnie sobie tak celebrują w szatni i omawiają cały czas na tą akcję na gorąco. To było dwa niesamowite koszykarskie umysły, które się spotkały na boisku i mogły ze sobą współpracować. Natomiast jeszcze a propos Kobasa, to ja pamiętam, że w tym okresie 2005-2006-2007 Kobas oprócz tego, że punktował niesamowicie, że niszczył rywali, jeśli chodzi o atak, to on jeszcze nie unikał gry w obronie przeciwko najlepszym punktującym rywali. I pamiętam doskonale taką sytuację, kiedy w 2007 roku po kolejnych porażkach reprezentacja USA postanowiła się tak mocno wziąć za kadrę. Poproszono m.in. Kobiego, żeby wziął udział w eliminacjach do Igrzysk Olimpijskich, bo Amerykanie przez to, że w Atenach bodajże zdobyli brązowy medal, nie wywalczyli chyba, tylko obrońcy tytułu mają chyba na Olimpiadzie zapewniony awans. Tak to wygląda, Jędras? Dobrze kojarzę? Nie wiem, nic nie pamiętam już tego. Mi się wydaje, że chyba tylko obrońcy tytułu mają zapewniony udział w Igrzyskach i chyba gospodarze, jakoś tak. Natomiast tam była sytuacja taka, że Kobe, w 2007 roku Kobe miał za sobą drugi najlepszy sezon indywidualnie, jeśli chodzi o ofensywę i w ogóle, jeżeli wybrano do kadry tych wszystkich gości typu LeBron James, jeszcze na dorobku LeBrona Jamesa, Carmela Antonego, Dwayna Wade'a, tam już chyba Dwight Howard też był, generalnie cała plejada zawodników mega utalentowanych i tak dalej. I Kobas z tych wszystkich zawodników górował ofensywnie. Jeżeli rozrysowano by jakąś akcję, to myślę, że pierwszą akcją, jaka by przyszła trenerowi do głowy, to było postawienie na Kobasa, na coś na niego. I pamiętam, że wówczas była taka sytuacja, że Kobe wiedział, że ten zespół ma tak duży potencjał w ataku, że nie potrzeba tego, bo on rzucał 60 punktów w każdym meczu reprezentacji. I on się bardziej przyda w obronie reprezentacji. I tak naprawdę w tym turnieju eliminacyjnym niedawno właśnie czytałem taki fajny artykuł obszerny na ten temat. On po rozmowie tam z jednym z asystentem trenerów doszli do wniosku, że Kobe zajmie się najlepszym zawodnikiem drużyny przeciwnej, który jest tam najlepiej punktującym. I bodajże w czwartym pojedynku tych eliminacji zagrali z Brazylią. Z Brazylią, która miała 3-0 w grupie, która była objawieniem tych eliminacji. I tam najlepszym zawodnikiem był Leandro Barbosa, który był do tego momentu najlepszym strzelcem tego turnieju eliminacyjnego. Gość był po prostu nie do powstrzymania, zaliczył chwilę wcześniej świetny sezon w Phoenix Suns, gdzie jako rezerwowy, nawet nie wiem czy nie zdobył nagrody dla najlepszego rezerwowego ligi, tam rzucał po 16 punktów chyba wychodząc z ławki na fajnych procentach i tak naprawdę razem, on był taką, pamiętam, że jak wychodził z ławki to gra Phoenix Suns jeszcze bardziej przyspieszała i był naprawdę dużym problemem dla jeziorowców w tamtym okresie. No i Kobe chyba raz, że właśnie to był jego rywal z Phoenix, który dwa razy go odesłał na wakacje, a dwa, że tak sobie przyjął, że będzie go krył.
w tym czwartym meczu eliminacyjnym krył Leandro Barbosa. I niedawno właśnie sobie sprawdzałem statystyki z tego meczu. Leandro Barbosa miał tylko jeden celny rzut z gry. I to ten jeden celny rzut nie był na Kobasie, tylko bodajże na Michaelu Redzie. Na Kobim nie rzucił nic i tam była taka akcja na początku meczu w którejś minucie, że Kobas zmusił Leandro Barbosę do straty. Piłka gdzieś tam podczas kozła odbiła się Barbosie od nogi, poleciała za linię środkową i Kobas chciał po prostu, generalnie rzucił się na tą piłkę. Leandro Barbosa złapał ją, został odgwizdany błąd połowy, piłka była dla reprezentacji USA. Natomiast ten asystent później właśnie opisywał, że to była taka kluczowa akcja dla scementowania całego zespołu, bo pokazała, że w tej drużynie nie liczy się ja, tylko liczy się zespół, że skoro najlepszy zawodnik ofensywny jest w stanie tak mocno poświęcić się w obronie, rzucać się za takimi piłkami, to podobno dało reszcie do myślenia i mocno scementowało ten zespół i było taką podwaliną pod to, że później ten zespół sięgnął po mistrzostwo, po złoty medal w 2008 roku. Więc wszystkich tych, którzy nie mieli tego okazji śledzić, bo na przykład urodzili się za późno i tak dalej, to naprawdę polecam wpisać sobie w YouTubie jakieś tam highlighty z tych spotkań eliminacyjnych, wpisać Kobe Barbosa 2007 i naprawdę Kobas w defensywie robił taką robotę i myślę, że tutaj on był zawsze był wybierany do tych piątek obrońców, najlepszych piątek obrońców na koniec sezonu. Większość kibiców często pukała się w głowę, że przecież on nic takiego wielkiego w tej obronie nie pokazał. Natomiast myślę, że gdyby dostał taką rolę w Jeziorowcach, gdyby miał większe wsparcie szybciej, to on by po tej stronie defensywnej pokazał dużo, dużo więcej niż nam pokazywał przez te lata. Mi się jeszcze takich momentów, czy oczywiście wiadomo, że Kobe trochę dostawał potem już te nagrody za reputację. Wiadomo, to, tak to zwykle jest, że ci najlepsi gracze w ataku się oszczędzają w sezonach w defensywie. Natomiast Kobe potrafił przycisnąć jak trzeba było i to nieraz pokazywał. Na olimpiadzie zresztą potem posiągnęli po złoty medal. Tak, i swoją drogą w tym finale to też Kobe oddawał najważniejsze rzuty. Tak. Przy całym zespole wypełnionym wszystkimi najlepszymi i największymi gwiazdami NBA to Kobe miał piłkę w rękach i kiedy Hiszpania zaczęła, swoją drogą fenomenalna wtedy Hiszpania, zaczęła naprawdę gonić Amerykanów, tam się doszli naprawdę na parę punktów, nie wiem czy to były 2-4 punkty różnicy, kiedy Kobe zaczął, najpierw trafił chyba trójkę z faulem, że wyfaulował wtedy Rudiego Fernandeza, a potem jeszcze jakieś dwa rzuty. Natomiast z tą właśnie nieustępliwością, z tą agresywnością Kobiego przypominają mi się jeszcze dwie takie historie, które może, o których tak na co dzień się nie mówi. Jedna to był mecz gwiazd z roku 2001. To był mecz, w którym wschód odrobił wysoką przewagę i tam była końcówka wyrównana. W ostatnich akcjach ważyły się losy meczu. Pamiętam, że na samym początku meczu Kobe krył się wtedy z Tracy McGrady. Dla McGrady'ego to był pierwszy mecz gwiazd. I przy jakiejś akcji gdzieś tam Kobe rzucał swojego firmowego fadeaway'a i McGrady go zablokował. Piłka poleciała w aut i od tej pory cały mecz Kobe tak na nim siedział, że mi już z jednej strony chciało się śmiać, z drugiej mi było teamaka żal, bo no to meczu gwiazd, jak wiemy jaka jest obrona w meczu gwiazd zwykle, no tam się nikt nie broni, to jest, tam się gramy ludzie, a Kobe po prostu na nim siadł, rzucił się na niego jak po prostu bull terrier. Jak wściekły byk, Tommy Lee Jones ściganym i po prostu, nie wiem, T-Max skończył mecz chyba 2 punktami. No i śmiesznie to się oglądało, ale to była esencja Kobe'ego Bryanta w pigułce, jak on do takich spraw podchodził. Nieważne, że mecz gwiazd, on grał na serio i koniec gadki, dostałem czapę od ciebie, to teraz nie dam ci pograć. Natomiast druga taka historia, to był mecz właśnie z tego sezonu, który tak szerzej omawialiśmy, 2006-2007. Tam jakoś w pierwszej fazie rozgrywek był mecz z Washington Wizards w Staples Center. Wtedy gdzie było dużo punktów, tam chyba 140, wynik coś koło tego. Gilbert Arenas rzucił wtedy 60 punktów. Grali w złotych tak, strojach. Tak, i Wizards wtedy wygrali w Staples. Kobe też rzucił 40 parę, ale Arenas rzucił 60. Oddawał tam jakieś dzikie rzuty pod koniec. Generalnie no... rozegrał chyba nie wiem, z najlepszych meczów w karierze. I pamiętam, że jakiś czas później był rewanż w Waszyngtonie, transmitowany wtedy przez polską telewizję.
No i zwykle jak grają ze sobą gwiazdę, nie wiem, LeBron z Wade'em, nie wiem kto tam jest, z Carmelo Antonym, to mecze sezonów zasadniczych są takie zachowawcze. Zwykle panowie nie kryją się nawzajem. No nikt nie wychodzi grać na maksa w takich meczach, w pojedynku z takim rywalem. Wiadomo, odkrycie takich gwiazd są zadaniowcy i tak dalej. A tutaj mieliśmy tą sytuację, w której obaj, no widać było, że Kobe miał ten mecz zakreślony w kalendarzu, ale Arenas to też nie dawał się łatwo zastraszyć. I po prostu ten mecz był niesamowity, jak oni się na siebie wtedy rzucili. Tam tych pozostałych czterech graczy pod każdej ze stron na parkiecie mogłoby nie być. To było niesamowite. Oni byli zmotywowani, to był chyba, ja chyba takiego meczu drugiego nie widziałem. O tym meczu jakoś dużo się nie mówi, ja go widziałem raz w życiu, nigdzie go nie ma w internecie. Ale Kobe po prostu był tak masakrycznie zmotywowany, grał na takim maksie. Tak chciał udowodnić coś Arenasowi. Faktycznie wtedy Lakersi wygrali, Kobe rozegrał świetny mecz, tam rzucił chyba około 40 punktów. Arenas skończył jakoś słabo, chyba typu 4 na 15 z gry. Nie pamiętam dokładnie, trzeba by znaleźć box score. W każdym razie, jeżeli ktoś traficie kiedyś na ten mecz Wizards Lakers z Waszyngtonu z 2007 roku, to obejrzyjcie, bo jestem bardzo ciekaw, czy trochę to teraz ubarwiam, koloryzuję, czy moja pamięć troszkę doznała tutaj parę takich rzeczy, których może nie było, ale ja to zapamiętałem tak, że był to fenomenalny pojedynek dwóch gwiazd, które po prostu dają z siebie 200% i chcą koniecznie sobie nawzajem skopać tyłki i coś udowodnić. I nic ich innego nie interesuje. Ja doskonale pamiętam ten mecz właśnie, gdzie Arenas 60 rzucił i całkiem niedawno, no to zaraz po śmierci Kobasa, Arenas chyba na swoim Twitterze czy Instagramie wrzucił taką historię, że jak poznawał córkę Kobiego bodajże, to Kobi, przedstawiając Arenasa, powiedział: to jest ten skurczybyk, który rzucił 60, który mi rzucił 60, tak? I to był chyba jedyny przypadek, kiedy ktoś Kobasowi 60 rzucił. A pamiętam, że Arenas był w takim gazie, że nawet świetna obrona Kobasa tutaj niewiele pomogła. A później przejmowali go inni zawodnicy, tam był chyba Morris Evans bodajże i ktoś tam jeszcze. No nikt nie był w stanie tego dnia powstrzymać Arenasa. Fenomenalny mecz. No 60, dlatego doskonale pamiętam złote stroje i no pamiętam, że ciężko przeżyłem ten mecz, bo Lakersi mieli to łatwo wygrać, to była chyba niedziela, grali w białych strojach i no dostali masakrycznego pstryczka w nos od Waszyngtonu, który tak był na poziomie ledwie, pamiętam, playoffów, oni tam chyba wchodzili z siódmego czy z szóstego miejsca, natomiast Lakersi byli już wtedy, walczyli o ten pierwszy, drugi seed na zachodzie. I no, to było niesamowite. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o Kobasa, no co, masz jakieś takie spotkania, które jeszcze pamiętasz? Bo wiadomo, wszyscy wiemy te 81 punktów, 63 w 3 kwarty z Dallas, 61 w Madison Square Garden. Co my tam mieliśmy jeszcze z takich lepszych spotkań? No, trochę tego było. Tak na szybko, co mi chodzi, no wiadomo, 60 punktów na zakończenie kariery. Myślę, że to wszystko fani Mamby gdzieś tam sobie pamiętają. Natomiast masz jeszcze takie mecze, które może niekoniecznie były jakieś mega pod względem ilości punktów, ale doskonale je pamiętasz, bo na przykład coś tam się działo takiego, że cię zszokowało? No może nie zszokowało, ale jak najbardziej mam jakieś takie mecze, które szczególnie pamiętam. To były te mecze, kiedy Kobe z jednej strony był bardzo zmotywowany na te mecze, a z drugiej strony potrafił fajny balans znaleźć między grą indywidualną a zespołem. Jeden z takich meczów było spotkanie z sezonu 2007-2008, kiedy Lakersi grali z Utah. Tam była sytuacja taka, że w jakimś pierwszym meczu między tymi zespołami w Salt Lake City kibice jakoś mocno buczeli na Derricka Fishera. Który... No, tam była kwestia tego, że odszedł. Tak, odszedł z Utah, tam chodziło niby o chorobę córki, no i tam bardzo brzydko troszkę kibice Utah potraktowali. No i Kobe powiedział, że to jest teraz sprawa osobista i w kolejnym meczu, chyba był to marzec, pamiętam, że wtedy Lakersi jechali do Utah, Utah była wtedy mocna, Lakersi jechali bez Bynama kontuzjowanego i Gasol też był kontuzjowany, więc byli w dużym osłabieniu. I po prostu totalnie Utah zlali ich hali.
i Kobe po prostu zagrał fenomenalny mecz. Od początku do końca kontrolował sytuację na parkiecie. Gdzieś tam pod koniec jeszcze meczu wsadził olbrzymiego dunka, przepieczętując zwycięstwo. I na samym końcu meczu był fajny obrazek, po prostu jak już trzymał piłkę, jak już zostawały do końca sekundy i było tam bodaj 10 punktów przewagi, to na sam koniec jeszcze coś tam powiedział w kierunku chyba kibiców i z olbrzymią siłą przypieprzył piłką w parkiet, że ona po prostu poleciała do góry, po prostu, no tak wiadomo, to jak po prostu opuszczenie mikrofonu, nie ma już nic do powiedzenia, dziękuję, dobranoc, no i po prostu sprawa załatwiona, lata na deskach. Pamiętam ten mecz i nawet pamiętam, gdzie go oglądałem, bo oglądałem go w Zielonej Górze, jak pojechałem w czasach studiów do mojej obecnej żony, tam często jeździliśmy po prostu do Zielonej Góry. Mhm. I pamiętam, że to był okres, kiedy na Lakers.pl pisałem większość opisów spotkań, więc generalnie okres 2006-2010. To tych spotkań, których nie widziałem, mogę policzyć na palcach jednej ręki. Naprawdę, wszystko staram się oglądać na żywo. I tak jak mówisz, niesamowity statement game, bo Utah wtedy już zaczęło się liczyć. To był zespół, który szczególnie w Utah było bardzo ciężko ograć. Duet Deron Williams i Carlos Boozer to wow, to naprawdę mega. Tam był jeszcze Mehmet Okur, Andrej Kirilenko. Matt Harpring, który z Kobasem niesamowite boje toczył, takie fizyczne, także no, wygrać w Utah wtedy to wcale nie była taka prosta sprawa. Paul Millsap jeszcze wychodzący z ławki jako rookie czy tam drugoroczniak, więc pamiętam, że te mecze w Utah, czy właśnie te takie trudne do zdobycia hale typu właśnie Portland, Utah czy Denver, to tak z perspektywy czasu najmilej wspominam te mecze, bo tam zawsze Kobas jak jechał to pokazywał niesamowity, zawsze był jakiś duży show generalnie, ale jeżeli chodzi o Kobasa, to w pamięci utkwiły mi te wszystkie mecze, kiedy w sezonie bodajże 2009-2010, kiedy Lakersi bronili tytuł, był taki moment w sezonie, że oni wyciągali praktycznie każde spotkanie. Nawet jeżeli w czwartej kwarcie przegrywali w końcówce 10 punktami, zostawała, nie wiem, 1,5 minuty do końca meczu, to oni to jakimś cudem wyciągali. Bo albo Fischer trafiał trójkę jakąś taką szybko, chwilę później Kobas robił 2 plus 1, dwie kolejne trójki, nagle z minus 10 robiło się 1. I nawet pamiętam, że jak były takie beznadziejne sytuacje, że przegrywali na przykład 4 na 10 sekund przed końcem, to Fischer gdzieś tam trafiał, chwilę później Kobas, i oni wydawali się po prostu nie do pobicia w tamtym sezonie. I w tamtym sezonie wtedy Kobas chyba zaliczył takie 3 game winery, tak w bardzo krótkim odstępie czasowym. Jeden to był na pewno Sacramento Kings, który rzucił z lewej strony, tak prawie nadeptał na linię końcową, pamiętam. I wyrzucając tą piłkę, to na zegarze było 0.1, kiedy piłka opuszczała jego dłoń. I najfajniejsze było w tym wszystkim to, że przy tych game winnerach bardzo często Lakersi nie remisowali, tylko przegrywali, więc ten rzut to był być albo nie być. To był chyba też sezon, gdzie chwilę wcześniej w Milwaukee Bucks też jakiegoś game winnera rzucił, może nie równo z końcową syreną, ale na 2 czy 3 sekundy przed końcem. I wreszcie był ten game winner z Miami Heat, gdzie Dwayne Wade zrobił wszystko w obronie, co można było zrobić. Wypchnął Kobasa na 8 metr, Kobas rzucał z dwutaktu, z zachwianej pozycji, lecąc w bok i trafił jakimś cudem o tablicę. I pamiętam, że tego dnia, jak Kobas to trafił, to ja po prostu ubudziłem całą rodzinę. I moja żona się obudziła i tak się na mnie patrzy i mówi, co jest w ogóle, o co ci chodzi? Ona się wystraszyła strasznie, bo to była 6:30 rano. Ja zaczynam się drzeć, latać po pokoju, cieszyć jak małe dziecko i tak dalej. I pamiętam jej pytanie, mówię, co się stało, o co ci chodzi? Mówi, nic, Kobas, wiesz, rzucił, trafił, wygrali, game winner w ogóle. I pamiętam właśnie jej takie spojrzenie na mnie na zasadzie, znowu, tak jakby to było, wiesz, i położyła się spać, nie? Tak jakby to dla Kobasa było po prostu czymś no normalnym, było, czymś takim. Wtedy było. Tam jeszcze, było, no wtedy... tam jeszcze był game winner z Bostonem też, w Bostonie pamiętam, takim bardzo prestiżowym. Ale a to w Bostonie nie było rok później? Nie, masz rację. Tak, nad Rayem Allenem wtedy rzucił, też przegrywali chyba jednym punktem i on trafił. Tak. I też w końcówce odrabiali coś tam, no i też wyciągali. I pamiętam właśnie, że tak sobie myślałem wtedy tak w głębi duszy, że
Nigdy nie lekceważ serca mistrza, tak? I oni po zdobyciu tego mistrzostwa nabrali takiej pewności siebie, że naprawdę rok wcześniej czy 2 lata wcześniej te spotkania by przegrywali, nie byłoby opcji, żeby je wyciągali, a w tym 2009-2010 oni po prostu wyciągali wszystko, jak chcieli, kiedy chcieli i no, to już był taki zespół naprawdę wow, mega przyjemnie się ich oglądało. No tak. No i co? Nastała cisza, no. Cóż, no nic dalej nic ująć, no. Jędras, a masz jakieś takie sytuacje, powiedzmy, śmieszne, związane z Kobim, powiedzmy, w swoim życiu? Śmieszne? Niespecjalnie. Znaczy, śmieszne to dopiero ostatnio, jak zaczęły wychodzić, no już tutaj po śmierci, zaczęły się pojawiać jakieś historie. No, najbardziej mnie rozbawiła opowieść Szaka. Nie wiem, czy widziałeś, czy nasi słuchacze widzieli, kiedy niedawno Szak opowiadał historię z treningów z czasów, kiedy Kobe był debiutantem, a trenerem był Del Harris. Aha, dawaj, bo ominęło mnie to. Znaczy powiem tak, nie będę mówił za dużo, myślę, że lepiej, żeby niech sobie każdy zobaczy, wpisze na YouTubie Kobe, to jest popularna historia. Kobe, Szak, Del Harris, myślę, że powinno wyskoczyć w studio TNT. Ta historia. Powiem pokrótce, że chodziło o to, co robił Kobe na treningach, kiedy Del Harris rozrysowywał jakąś taktykę na mecz. Ale to trzeba zobaczyć, bo to tylko Szak potrafi tak pokazać. Piszcie sobie Szak, Kobe, story Del Harris i na pewno wyskoczy, bo jest to must see zdecydowanie. Cedziłem z tego po prostu, mimo ogólnego no, smutnego nastroju, cedziłem z tego naprawdę strasznie. Wiesz co, ja z Kobe mam jeszcze dwie takie sytuacje, bo jak w życiu człowieka dzieje się coś naprawdę ważnego i się o tym dowiadujemy, to wiemy doskonale, co robiliśmy w tym momencie, gdzie Aha. byliśmy i tak dalej, i tak dalej. I tak mam na przykład, doskonale wiem, gdzie oglądałem piąty mecz finału w NBA 2009 roku, kiedy Lakersi zdobywali wreszcie tytuł bez Szaka, kiedy zrzucali taką małpę ze swojego ramienia. Doskonale pamiętam ten czerwcowy poranek i tak dalej, i tak dalej. Siedziałem z psem, centralnie z moim małym psem, miałem tego wtedy labradora świeżo co kupionego, więc doskonale to pamiętam. Doskonale też pamiętam na przykład, co robiłem, kiedy Kobe rzucał 81 punktów. To był taki moment bardzo ważny w moim życiu i jak ktoś mnie zapyta za 20 lat, co wtedy robiłem, to będę doskonale pamiętał, bo w sezonie 2005-2006, kiedy Kobe zrzucał te 81 punktów, to ten mecz z Raptors to był chyba jeden z 4-5, którego nie obejrzałem na żywo, tylko go przespałem. I pamiętam, że o 6:55 zadzwonił obecnie chrzestny mojej córki i zaczynam się drzeć do telefonu. 6:55. Ja wtedy studiowałem, więc człowiek kulturalnie wstawał o 12. I pamiętam, że o tej 6:55 odbieram telefon i nagle słyszę mojego znajomego, który mi się drze. Ej, słuchaj, widziałeś, co tam Koba zrobił? 81 rzucił, stary, nie uwierzysz. Ja więc w ogóle o co ci chodzi? Jaki 81, człowieku, jest poniedziałek rano, daj mi spać, nie? Mówi, nie, szybko włączaj komputer i tak dalej. Faktycznie włączyłem ten komputer, zobaczyłem 81. I ja będę miał wyrzuty sumienia do końca swojego życia, że najważniejszy, największy mecz Kobasa w historii, w tej 20-letniej karierze, ja go kuźwa przespałem. A to był sezon, w którym ja naprawdę wszystkie mecze oglądałem na żywo. Wszystkie blowouty, wszystkie mecze, które wygrywali, przegrywali, były ciekawe, nie były ciekawe. Natomiast ten mecz z Toronto Raptors, pamiętam, że on się jakoś tak bardzo słabo zapowiadał. To była niedziela, wróciłem tam z jakiegoś chyba meczu. Wtedy jeszcze gdzieś tam grałem w którejś tam lidze. I mówię, dobra, tłuszczę sobie, wyśpię się i tak dalej. Więc to jest ten drugi moment, kiedy pamiętam, co robiłem i tak dalej. No trzeci moment to oczywiście mistrzostwo z Bostonem, ten mecz numer 7, który był też niesamowity. Może nie wyszedł Kobasowi pod względem rzutowym, natomiast dzisiaj mało kto pamięta, że Kobas grał wtedy ze złamanym palcem, jakby nie było. No, on tam miał chyba pęknięcie kości któregoś palca dłoni rzucającej, więc to na pewno mu nie ułatwiało życia. I on wtedy, pamiętam, że postanowił, że nie będzie opuszczał żadnego meczu, tylko po prostu będzie z tym grał i w ten sposób będzie starał się wyleczyć tą rękę. W międzyczasie tam jeszcze oprócz pęknięcia kości doszło jeszcze coś chyba z którymś więzadłem w innym palcu czy coś takiego. No i niestety wiem też doskonale, co się działo, gdzie byłem, jak się dowiedziałem, kiedy Kobe zmarł, kto do mnie zadzwonił, o której godzinie, którego dnia. No i niestety takie rzeczy się pamięta i chyba zabiorę to też ze sobą do grobu.
i podzielę wam się taką informacją, że no co, mam znajomego, jakiś rok temu poznałem gościa, który robi bardzo fajne tatuaże realistyczne. Łukasz Wrzalik, bo o nim mowa z Poznania, to jest myślę, że jeden z najlepszych tatuatorów w Polsce, jeśli chodzi o tatuaż taki realistyczny. I rok temu tam się spotkaliśmy u znajomego w studiu tatuażu. I tak sobie dyskutowaliśmy na temat różnych fajnych tatuaży i doszliśmy wspólnie do wniosku, że fajnie byłoby zrobić coś wielkiego. I faktycznie wtedy zaplanowaliśmy, że zrobimy całą nogę w cztery wielkie tatuaże Kobe'ego Bryanta i zaczęliśmy ten projekt. I w poprzednią niedzielę o godzinie 22 mniej więcej dzwoni do mnie właśnie Łukasz Żalik, który ja się ucieszyłem, że on do mnie dzwoni, bo mówię, na pewno jakąś sesję ma dla mnie kolejną, bo bardzo ciężko się u niego wbić w kalendarzu i jak coś mu się zwalnia, to wtedy jadę do niego do Poznania i robimy kolejną część tego tatuażu, bo myślę, że mam 30% nogi całej zrobione, a jedziemy z tym dalej, więc czekamy z niecierpliwością na każdy sygnał i tak ucieszyłem się, że dzwoni, bo mówię, na pewno ma jakiś dla mnie nowy termin, a tu niestety sprzedaje mi bardzo, bardzo złą wiadomość, że Kobe zmarł. I przyznaję się bez bicia, że tydzień czasu minął i tak to do mnie w ogóle nie dociera. Staram się unikać Twittera i wszystko, co ma związek z Kobe, bo no, dosyć mocno to we mnie siedzi. I nie wiem, też takie teraz masz, że wiesz, co robiłeś i będziesz wiedział, co robiłeś wtedy, kiedy się o tym dowiedziałeś? No ja się dowiedziałem od ciebie. Pamiętam. Naprawdę? Tak, naprawdę? Tak, pisałeś mi SMS-a wtedy. Ja w ogóle byłem w kuchni akurat, piekłem bułeczki. Miałem całe ręce w cieście i widzę, że coś, jakiś SMS przyszedł, widzę, że od ciebie, ale nie zdążyłem doczytać i telefon mi zgasł, mówię, cholera jasna, jak mam teraz to odpalić? Mówię, za chwilę odczytam, umyłem sobie tam ręce, porobiłem, patrzę, zobaczyłem tą wiadomość, o co chodzi w ogóle, co ja przeczytałem właśnie, jak to? Wiesz, szok totalny, no mówię, no w pierwszej chwili, no pewnie jakiś bullshit, jakaś plotka, co to on tu wypisuje? Zaraz potem dzwoni mój brat do mnie, zaraz potem zadzwoniła moja matka nawet do mnie, bo też się gdzieś tam usłyszeli. No i już wtedy dotarło do mnie, że to prawda, no i no, faktycznie, no to tak też tak trochę to do mnie dociera. No jak, no 20 lat chłop grał, potem jeszcze parę lat go widzieliśmy gdzieś tam na meczach, gdzieś tam w mediach, gdzieś tam kiedy odbierał Oscara. No i w mgnieniu oka po prostu wyparował. No jest to, ja nie wiem, no, dla mnie to jest trochę takie surrealistyczne przeżycie. Ja czuję, jakby to nie było po prostu prawdziwe. Nie wiem nawet, jak mam to ująć. Ale no jak, że Kobe'ego już nie ma, no był chłop i nie ma chłopa. No. To nie dociera do mnie jeszcze chyba. Jeszcze nie siadło. Mnie to jest, wiesz, tak, że przerażające jest to, że tak naprawdę to jest, nigdy go nie spotkaliśmy, nigdy nie mieliśmy okazji z nim porozmawiać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja się czuję tak, jakby naprawdę zmarł mi członek rodziny, bo jednak przez te 20 lat ileś tam nocy się dla niego zarwało. Masa artykułów przeczytanych, masa filmików, wywiadów i tak dalej, i tak dalej. Wydawało mi się, że znam gościa na wylot. I mnie to uderza też bardzo mocno, dlatego że zginęła jego córka, z którą leciał na turniej. Ja sam mam dwójkę dzieci, z którymi też jeżdżę na różne turnieje, na różne treningi. I tak nie chcę sobie nawet wyobrażać, co by się działo u mnie, gdyby coś takiego miało miejsce. Niesamowita tragedia, naprawdę myślami jestem tutaj z żoną Kobe'ego, z Vanessą i z dzieciakami, bo dla nich to musi być niesamowicie ciężkie przeżycie i nawet nie chcę sobie wyobrażać, jak duży ciężar gatunkowy to jest to, co się dzieje. I powiem szczerze, że oglądałem teraz te mecze Lakersów po. Bardzo się cieszę, że odwołano mecz z Clippersami, bo mało ludzi sobie zdaje sprawę z tego, jak bardzo Lakersi są jak rodzina, jakby nie było. Kobe przez 20 lat grania do Lakersów znał wielu ludzi z ośrodka treningowego El Segundo, wielu ludzi, którzy pracowali w Staples Center, wielu ludzi, którzy pracowali dla Lakersów. On znał ich wszystkich z imienia, z nazwiska, znał dzieci tych osób,
I to naprawdę nie da się tak łatwo przejść od tak tragicznej śmierci do porządku dziennego. Dla większości graczy był kimś więcej niż tylko byłem zawodnikiem jeziorowców. Widać to po Queenie Cooku, który jest no, totalnie rozwalony psychicznie chyba. Widać było na tych zdjęciach, kiedy pojawił się przed Staples Center. A cieszą mnie te wszystkie tributy i tak dalej, natomiast współczuję im cholernie mocno, bo wyszli na boisko na mecz z Portland, ale ich chyba fizycznie może byli na tym boisku, natomiast psychicznie to chyba ich nie było. I tak na początku byłem trochę wkurzony o to, że tak sobie myślałem, że powinni odpowiedzieć dla Kobasa czymś mocnym i tak dalej. Natomiast to chyba nie jest jeszcze czas i miejsce na to, żeby się przełamać po czymś takim, bo minutę przed meczem wszyscy mieli łzy w oczach. LeBron siedział z chłopakami cały zalany łzami, po czym nagle ma zacząć grać i tak dalej. Jasne, koszykówka to jest dla nich dobra odskocznia. Dzięki koszykówce będą mogli szybciej zapomnieć może troszeczkę o tym. Natomiast no nie zazdroszczę im tego i naprawdę współczuję, że musieli ten mecz z Portland grać. Natomiast z drugiej strony dobrze, że ten mecz się w końcu odbył, że mają to już za sobą. A dobrze, że ten kolejny mecz był wyjazdowy, to może się troszeczkę od tego odcięli. I no co, no trzymam za nich kciuki, żeby myślę, że mają w sobie teraz kupę motywacji, żeby ten sezon zagrać dla Kobiego. Natomiast jak to się skończy, nie mam zielonego pojęcia. Boję się trochę, że to może ich rozbić psychicznie, chociaż nie wiem, jak myślisz, Jędrzej, jak to może na nich zadziałać? Nie, no myślę, że to jest też coś, co jeszcze bardziej może scementować tą drużynę. Zwłaszcza, że oni, kiedy dowiedzieli się o tej sprawie, byli wszyscy razem w samolocie z Filadelfii, więc Tak, wszyscy tak. te pierwsze, najmocniejsze emocje przeżywali razem. No, ja mam podobnie jak ty z tym meczem z Portland. Też początkowo byłem wkurzony, że kurde, w takim spotkaniu no, powinni z tych Blazersów wbić w parkiet. Ale potem na spokojnie, no to nie, myślę, że nie miałem prawa od nich wymagać po takim przeżyciu. No to naprawdę byli. Oni po prostu nie mieli nic w baku na ten mecz, po takich emocjach przed tym spotkaniem. Naprawdę nie fair byłoby wymagać od nich nie wiadomo czego na parkiecie. Zresztą wystarczy spojrzeć, jak zachowała się dwójka graczy Portland, która była najbliższa Bryantowi. Carmelo Anthony w ogóle nie pojechał na mecz, nie potrafił się z tym zmierzyć, a Trevor Ariza był w totalnej rozsypce na tych tributach przedmeczowych. Nawet w pewnym momencie do szatni musiał zejść, bo nie dał rady zostać na parkiecie. Więc to były naprawdę mocne emocje. To też wychodzi, też człowiek sobie nie zdawał sprawy, dla ilu ludzi Kobe był bliską osobą, mentorem. On tak w sumie nie dbał za bardzo o PR, ale on, jak się okazuje, no, wielu zawodnikom pomagał. Gdzieś tam w trudnych chwilach był osobą, która się odzywała, stanowiła wsparcie. Ostatnio dziennikarz bodaj Michael Wilbon opowiadał, jak Kobe stanowił dla niego inspirację, jak mu pomógł, kiedy ucierpiał na zawał serca. Czy też historię, jak Kobe regularnie pomagał dzieciom, zjawiał się w oddziałach szpitalnych, spędzał z nimi czas, tylko że pod warunkiem, że żadnego PR-u, tak, nic się o tym nie mówiło, on to robił po cichu, spokojnie. No i człowiek o tym nie wiedział. Kobe przez tyle lat miał, zwłaszcza u fighterów, taką łatkę jakiegoś egoisty, buca, kiepskiego teammate'a, a tu się okazuje, że miał relacje z całym mnóstwem ludzi, sportowców. Był mentorem dla wielu z nich, pomagał, udzielał się społecznie, no i kurczę, ileż mógł ten człowiek jeszcze dać światu, a już tego nie zobaczymy. Właśnie to jest przerażające, że gość mógł bardzo dużo przekazać wiedzy, już nie tylko koszykarskiej, tak, ale także biznesowej, życiowej wielu koszykarzom. Zresztą to robił i to jest niesamowite, że wielu koszykarzy po zakończeniu kariery odcina się od tego wszystkiego. Natomiast Kobe założył tą Akademię Mamby, tak, gdzie zatrudnia trenerów, gdzie szkoli dzieciaki, gdzie w wakacje zapraszał może nie zawsze najlepszych zawodników ligi, ale tych, których uważał, że mają predyspozycje do tego, by to Mamba mentality dalej gdzieś tam przekazać. Także no, robił naprawdę niesamowite rzeczy, również dla WNBA, dla kobiet. Myślę, że
jeśli chodzi o promocję WNBA, to przez to, że pojawiał się ze swoją córeczką, czy to na meczach WNBA, czy to na meczach koszykówki NBA, gdzie pokazywał jej niuanse, gdzie on mocno się wkręcił w to, żeby małą, młodą Gigi, żeby faktycznie wyszkolić na zawodnika WNBA. A też słowa, które ostatnio wypowiedział o tym, że widzi kilka koszykarek WNBA, które spokojnie poradziłyby sobie w dzisiejszej NBA. Myślę, że to bardzo dużo dobrego zrobiło dla tej ligi. I to jest też fajne, że po tylu latach, kiedy społeczności, no, kilkanaście lat temu, wtedy, kiedy było oskarżono o gwałt, wszystkie te instytucje zrzeszające kobiety były raczej bardzo mocno negatywnie nastawione do Kobiego. Tymczasem Kobi w jakiś tam sposób mocno się odpłacił i to myślę, że z nawiązką i zrobił bardzo wiele dobrego w kwestii postrzegania w ogóle WNBA. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale ja na przykład mam tak, że jakiś czas temu w ogóle nie interesowałem się WNBA i miałem określony stosunek do tej ligi i do kobiecej koszykówki. Natomiast po słowach Kobiego i tak dalej, też myślę, że troszeczkę zmieniłem nastawienie do tej ligi, nastawienie do pracy, jaką kobiety wykonują, żeby stać się lepszymi koszykarkami. Jasne, że kobiety nigdy nie osiągną tego poziomu co mężczyźni, natomiast no, trzeba doceniać to, co robią, to, jak grają. I myślę, że tu jest też ważny przekaz, żeby to po prostu odczytać. No tak, no ja tak może już takim słowem troszkę podsumowania powiem, no, że z przyjemnością oglądało się tą podróż i tą transformację, jaką Kobe przechodził od dzieciaka nieopierzonego po niesforną młodą gwiazdę, aż po weterana, który po zakończeniu kariery okazał się, no, wzorowym ojcem, i mentorem dla wielu ludzi. No naprawdę, różnie się kończą kariery zawodników, różnie się potem toczą ich losy. Byłem ogromnie ciekaw, co będzie z Kobim po zakończeniu kariery, jak on sobie poradzi bez tej koszykówki. Przecież on tym żył i teraz nagle, czy on bez tego wytrzyma? A on po prostu naprawdę no, z czystą przyjemnością patrzyło się na jego poczynania po zakończeniu kariery, jak on praktycznie we wszystkim, za co się zabrał, osiągał sukcesy. Jakim Nawet ojcem, wie na to wskazuje, był dla tych swoich wszystkich córek. na polu biznesowym Tak, robił tak. niesamowite postępy i mówiło się o tym, że w ciągu ostatniego roku zarobił chyba dwukrotnie więcej niż w ciągu kilku ostatnich lat na kontraktach reklamowych z Nike i na kontraktach z Lakersami, więc to też samo o sobie gdzieś tam sporo mówi o nim, jako o gościu, który nie odpuścił, tylko no właśnie to było niesamowite, że dla niego nawet to życie po koszykarskiej. Kiedyś powiedział coś takiego, że byłoby mu smutno, gdyby po zakończeniu, po iluś tam latach był postrzegany, że najlepszą rzeczą, jaką w życiu dokonał, to, co zostawił po sobie na boiskach NBA, tak? Że wolałby być zapamiętany poprzez wszystko to, co osiągnął poza boiskiem NBA, niż to, co osiągnął na boiskach NBA. Więc to też bardzo dużo mówi o jego nastawieniu. I myślę, że każdy z nas chyba może gdzieś tam trochę może czerpać z tego, może sobie przemyśleć pewne rzeczy. Nie wiem, do mnie na przykład ta tragedia bardzo mocno uderzyła właśnie ze względu na to, że mam dzieci i tak dalej. I myślę, że to jest taki moment, kiedy każdy może sobie na chwilę stanąć w miejscu, pewne rzeczy sobie troszeczkę przewartościować, zastanowić się nad niektórymi rzeczami, czy to dotyczącymi, nie wiem, swojego życia, czy postępowania, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że nie dla każdego kobas znaczył gdzieś tam tak wiele i codziennie umiera ileś tam ludzi. Śmierć każdego człowieka może być inspiracją dla innego człowieka. Natomiast no ja akurat w tej całej sytuacji gdzieś tam staram się odnaleźć jakieś pozytywy i coś, co mnie napędzi w niektórych kwestiach i doda trochę motywacji. A i myślę, że tego życzę też wielu innym osobom, które śledziły karierę Kobasa i były nie tylko fanami Lakersów, ale generalnie fanami koszykówki. Bo widać po reakcjach, że to wszystko poruszyło nie tylko fanów Lakersów, tylko naprawdę cały świat, nie tylko koszykarski, ale i artystyczny, i w ogóle zwykłych ludzi, którzy się w ogóle do tej pory nie interesowali koszykówką. Nagle się okazuje, że wiedzą, kim był Kobe Bryant, co robił, i niesamowity szacunek mają do niego, tak? Ten gość
Mówi się, ten gość się wydawał niezniszczalny. No. No, mówimy o człowieku, który na zerwanym Achillesie rzucał osobiste, więc no to się wydawało, że wszyscy, ale nie on, że nawet jak coś takiego się zdarzy, no to on jakimś cudem z tego wyjdzie cało, więc to jest to, kim był właśnie Kobe, jeszcze bardziej sprawia, że to jest po prostu trudne do uwierzenia, że faktycznie stało się to, co się stało. Ale jego wpływ faktycznie wykracza poza koszykówkę. Zresztą bardzo podobał mi się jeden, chyba mój ulubiony jego cytat, który ostatnio też w kilku tych tributach słyszałem. Nie wiem, czy będę potrafił to dobrze powtórzyć, ale mówił, że każdy ma jakieś takie swoje pudełko, tak? Swoje to miejsce. Tym jego boksem, tym jego pudełkiem było bycie, stawanie się obsesyjnie lepszym w koszykówce. Ale twoje pudełko może być czymś zupełnie innym. Każdy musi znaleźć to swoje, w którym właśnie będzie dążył do doskonałości. I to każdy może być dobry w czymś innym. I o to tutaj chodzi. Myślę, że to jest też to, że Kobe okazał się, no, ten późny Kobe, ta jego spuścizna, czymś więcej niż tylko atletą rzucającym piłkę do kosza, prawda? No właśnie po tych zachowaniach, po tym, co robił dla Gianny, jak się mocno poświęcił i wkręcił w to, żeby zrobić z niego koszykarkę, to myślę, że mnie jako ojcu też bardzo dużo pokazuje, że no pokazało, no jak można się też poświęcić. I tego życzę też wszystkim tym, którzy mają dzieci albo planują mieć dzieci, żeby byli tak samo wkręceni w pomoc w realizacji marzeń swoich dzieciaków, jak Kobas był. I życzę też chyba wszystkim, żeby ci, którzy, nie wiem, może nie trafili z czasem na karierę Kobiego, i żeby oni też za swojego życia mieli okazję prześledzić na żywo karierę swojego idola, i żeby ta kariera była tak owocna jak u Kobiego, bo no niestety mam wielu znajomych, którzy w swoim życiu być może nawet mocniej ode mnie kibicowali swoim idolom, typu, nie wiem, Allenowi Iversonowi, Tracy'emu McGrady'emu i tak dalej. Tych koszykarzy przewinęło się wiele, dlatego ja jestem mega wdzięczny, że miałem okazję w swoim życiu być fanem Kobiego, śledzić tą karierę, być mega blisko tego, pomimo że nigdy nie byłem w Stanach, tak, ale obejrzałem tyle spotkań na żywo, które dały mi tak wiele radości, uśmiechu i tak mnie napędzały do życia, że naprawdę życzę każdemu kibicowi koszykówki, żeby znalazł takiego swojego Kobiego Bryanta, może już nie Michaela Jordana, tylko Kobiego Bryanta, żeby mógł prześledzić taką karierę. I wow, no to jest coś niesamowitego. Nie wiem, czy będzie mi dane jeszcze w moim życiu trafić na taką karierę. LeBron to już są ostatnie jego lata w Jeziorowcach. Będzie ciężko, żeby kolejny grajek. Zresztą liga się zmienia, to już nie te czasy, że zawodnik zostaje 20 lat w jednym klubie. To jest liga zawodników, więc zawodnicy sami sobie wybierają, gdzie będą grać przez kilka kolejnych lat. Więc szansa na to, że do Lakersów trafi zawodnik, który zrobi tyle, co Kobe, jest praktycznie zerowa. Natomiast i zdaję sobie sprawę z tego, że chociaż z drugiej strony mówiliśmy, że drugiego Jordana nie będzie, tak? A był Kobe. Natomiast życzę wszystkim, żeby tacy zawodnicy się zjawiali, żeby czerpali z tego jak najwięcej pozytywnych wibracji. No tak, w skrócie. No tak, nawet jak ktoś taki jeszcze będzie, no to myślę, że już my nie będziemy się już tak tym emocjonować. Zważywszy na to, że już mieliśmy tego swojego Jordana czy Bryanta, i no też kwestia wieku, no mam już swoje lata, jednak my razem z Kobim dorastaliśmy. Kiedy zaczynał karierę, to my też byliśmy nastolatkami, więc to też jest inaczej zupełnie niż teraz, kiedy już jesteśmy stare konie i do tego wszystkiego podchodzimy z większym dystansem. Wiadomo, też inne problemy w życiu niż tylko to, czy Lakersi wygrają mecz. No i cóż, no i tyle. No. No to co, temat Kobiego sobie podsumowaliśmy tak mocno, chociaż szczerze mówiąc ja mógłbym gadać, myślę, tylko że pytanie, czy ktoś chciałby to słuchać. No myślę, że już i tak przebiliśmy trochę z czasem. Jedras, szybkie pytanie jeszcze odnośnie tego, co się zdarzy. Mamy dzisiaj, kiedy to nagrywamy, jest późny poniedziałek, wrzucimy to prawdopodobnie we wtorek rano. Do trade deadline mamy 3 dni. Myślisz, że wydarzy się coś wielkiego w Jezioranach, czy raczej nie?
Powiem tak, znaczy wielkiego myślę, że nie, no ale trudno cokolwiek teraz przewidzieć. Po tym, trudno powiedzieć, jak ta cała sytuacja, jak śmierć Bryanta wpłynie też na działania klubu. Nie mam zielonego pojęcia, czy oni coś zrobią. Możliwości nie mają zbyt dużych. Nie sądzę, żeby jakieś wielkie zmiany były, może jakaś kosmetyka. Ale tak jak mówię, no to jest tak naprawdę loteria. Nie mam zielonego pojęcia, co się dzieje w klubie, w jakim stanie mentalnym jest Rob Pelinka, który przecież był bliskim przyjacielem Bryanta. Więc nawet nie podejmę się ojcem chrzestnym młodej, tak, która zmarła. Więc zginęła, nawet nie będę się podejmował typów. No, 3 dni zostały, zaraz to się wszystko wyjaśni. No to obstawiasz, że Kuzma poleci, czy zostanie? Myślę, że zostanie. Myślisz, że zostanie. No ja obstawiałem przy ostatnim podcaście, że Lakersi nie zrobią ruchu i szczerze mówiąc. Ja w sumie jestem głupi, nie wiem jakie będą opcje, natomiast gdybym miał w tej chwili postawić jakieś pieniądze, to chyba nie postawiłbym na to, że zostanie. Chociaż wolałbym, żeby został. Wolałbym, żeby ten skład być może kogoś dokoptował, żeby zdobyli mistrzostwo i wow, to byłby niesamowity trybut dla Kobasa. No tak, jak najbardziej. Czego życzymy sobie, wam, słuchaczom, a wszystkim fanom jeziorowcom w tym kraju i nie tylko. Dokładnie tak. No to co, kończymy, dziękujemy za uwagę. Ponad godzina materiału. Jak ktoś dobrnie, to zapraszamy do komentarza w YouTubie, na YouTubie, pod naszym filmikiem. Może jakąś nagrodę przygotujemy dla wytrwałych. <No. laughs> Dzięki, do następnego. Dzięki.